Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy współbracia redemptoryści, pracujący w Polsce i w tylu krajach na całym świecie, od Kazachstanu po Patagonię, chciałbym was bardzo serdecznie pozdrowić przy okazji tych świąt Bożego Narodzenia. Serdecznie też pozdrawiam naszych najmłodszych współbraci, studentów w Tuchowie, braci nowicjuszy w Lubaszowej, braci postulantów w Bardzie. Serdecznie pozdrawiam nasze rodziny, naszych rodziców, siostry, braci. Pozdrawiam i zapewniam o naszej pamięci naszych oblatów, świeckiej misjonarki, Najświętszego Odkupiciela. Wreszcie i was, drodzy nasi parafianie, w jakiś sposób z nami związani. Święta Bożego Narodzenia są okazją do tego, by po raz kolejny, na nowo, z wielką radością odkryć tę prawdę, że Panu Bogu na nas zależy. On się wśród nas i dla nas narodził. I choćby nie wiem, jak ten świat się zmieniał, to jednak z tego świata się Bóg nie wyniósł i się nie wyniesie. Odkrycie tej prawdy, że Bogu zależy na człowieku. Odkrycie prawdy, że Pan Bóg potrzebuje człowieka, że jest zdany na człowieka, że ufa człowiekowi. Jest niezwykle potrzebne w tym wyziębionym świecie, w którym relacje tak bardzo mało się liczą, a może inaczej, tak łatwo o nich zapominamy. A przecież jesteśmy ludźmi, którzy potrzebują więzi, przyjaźni, miłości. Bo jesteśmy Bogu podobni. On nasze serca stworzył na podobieństwo swojego. Bóg potrzebuje człowieka. Człowiek potrzebuje Boga. Każdy potrzebuje innych ludzi, by umieć żyć, by to życie miało sens. Życzę, by to Boże Narodzenie spędzane wśród bliskich było pełne pokoju, miłości, ciepła i dobra. Życzę, by ten rok 2015, który nadchodzi i nie wiemy, co niesie, ale jednak wchodzimy w niego z nadzieją, że Pan Bóg nas nie opuści i będzie nas prowadził i pomoże nam żyć.